W lesie położonym nieopodal Dziecznik i Kałuż znajduje się cudowne źródełko objawienia. Do tego miejsca, otoczonego kultem Matki Bożej, przybywają liczne rzesze wiernych. Spacerując leśną dróżką, wzdłuż której znajdują się stacje Drogi Krzyżowej, każdego dnia można spotkać wielu pielgrzymów. Większość z nich, wracając z tego cudownego miejsca, niesie ze sobą naczynie wypełnione wodą o uzdrowicielskiej mocy. Przy drewnianym ołtarzyku każdego roku, 3 maja i 15 sierpnia, odbywają się uroczyste msze święte, którym towarzyszą nie tylko wierni z pobliskich wsi, lecz także z całej Polski. Ołtarzyk jest udekorowany kwiatami. Na bocznych ściankach drewnianej kapliczki nie brakuje różańców i medalików, pozostawianych przez wiernych jako dowód głębokiej wiary. Kult tego miejsca trwa od ponad 160 lat. W 1856 roku chorej psychicznie mieszkańce pobliskiej wsi Dzieczniki, Franciszce Pęcherz, w konarach sosny ukazała się Matka Boża. Z czasem, pod wpływem zbiorowej sugestii, ludzie zaczęli wyraźnie widzieć to nadprzyrodzone zjawisko. Miejsce stało się popularne i zaczęły tu przybywać liczne pielgrzymki. Zostało ono potępione przez władze carskie. Za czasów kanonika Kaniowskiego czczoną sosnę nakazano ściąć. Wysłani do Dziecznik z polecenia generała Panintyna, przedstawiciele duchowieństwa nakazali tutejszemu proboszczowi uprzątnąć porozwieszane na drzewie przez wiernych obrazki, krzyżyki i kwiaty. Gdy ściętą sosnę próbowano usunąć z miejsca cudu, konie odmówiły posłuszeństwa. Nie potrafiły one podołać temu zadaniu i zapadały się w grząską glebę. Ostatecznie leżące drzewo pozostawiono na miejscu kultu. Wbrew woli władz państwowych i kościelnych, wieści o cudownym miejscu szybko się rozchodziły, a wiernych z roku na rok przybywało. Nieopodal można zobaczyć kamień pamiątkowy z wyrytą inskrypcją z cytatem z pism Jana Pawła II. Obok górki, na której rosła cudowna sosna, dziś bije źródełko, którego woda uważana jest za niezawodne lekarstwo na chore oczy, skórę i inne schorzenia. Podobno mieszkanka pobliskich Kałuż dzięki tej cudownej wodzie została wyleczona z choroby nowotworowej. Przy ujściu strumienia można podziwiać okazałą figurę Matki Bożej. Sporo osób odwiedza źródło w Wielki Piątek, a więc tuż przed Wielkanocą. Już przed świtem ustawiają się kolejki chętnych do zaczerpnięcia źródlanej wody. Tradycja objawienia Matki Bożej w lesie dziecznickim jest wciąż żywa. Mieszkańcy okolicznych wsi do dziś wspominają czasy, kiedy to wszystkie pielgrzymki idące do Częstochowy zatrzymywały się w lesie, strojąc sosnę z cudownym obrazem, kwiatami i innymi darami. Niegdyś, gdy w kościele w Dziecznikach odbywała się msza, w lesie słyszano dźwięk organów i śpiew anielskiego chóru. Inna historia tego cudownego miejsca objawienia mówi o żołnierzu walczącym o wolność Polski podczas powstania styczniowego. Podobno jemu również ukazała się Matka Boża, nakazując przemyć rany wodą ze źródełka. Tą świętą postać ujrzał również miejscowy alkoholik. W celu wyjścia z nałogu Matka Boża zaleciła mu spożywanie wody o cudownej mocy. Dowodem na wciąż żywy kult tego miejsca są składane przez wiernych kwiaty. Zdobią one drewnianą kapliczkę nawet wtedy, gdy na dworze panuje kilkustopniowy mróz, a śnieg utrudnia dotarcie do tego świętego miejsca, położonego w głębi lasu.
Jeśli chcesz być na bieżąco, co dzieje się na tym kanale, zasubskrybuj go. A jeśli film Ci się podobał, zostaw pod nim łapkę w górę.